Jeden czytelnik. Pół tuzina autorek. Ponad 30 książek. Największy quest fantasy drugiej dekady XXI wieku. Godaj ponownie wkracza do świata czarów. Są takie chwile, że żałuję, że podjąłem się tego questu. Mija bardzo dużo czasu, odkąd się za niego wziąłem i pamiętam, że kiedy czytałem pierwsze tomy, to wszystko jeszcze wyglądało inaczej, to wszystko jeszcze miało jakiś sens. Czytanie tego, w co wyrodziła się seria Świat Czarownic, jest po prostu bolesne. Czwarty tom opowieści ze Świata Czarownic, czwarta antologia jest tego najlepszym przykładem. Poprzednie trzy tomy były złe, każdy kolejny był coraz gorszy. Tutaj jest już absolutnie okropnie. Przyznam szczerze, że na początku miałem taki moment, że pomyślałem, może będzie fajnie, bo załapałem, że opowiadanie, które czytam, jest kontynuacją poprzedniego. Otóż wiecie, poprzednie było takie, że ona ją porwał demon, on ją uratował. Koniec. To opowiadanie, które zacząłem czytać w czwartym tomie, wygląda tak, że matkę to kiedyś porwał demon i ojciec ją uratował. I matko umie w czarowanie, a jo nie. I mnie się śnią demony i mówią mnie, żebym ja poszła do jaskini, ota mój. A matka mówi, nie chodź do jaskini. No to ja pójdę. No to ja idę. No i okazuje się, że co? Że demon wylos. Słuchajcie, nie da się. No, nie wiem. Próbuję trochę oswoić traumę prymitywnym humorem, ale to się tak nie da. Ten tekst był i tak jednym z lepszych. Mam wrażenie i wiem, że to, co teraz powiem, zabrzmi okropnie i być może nie przysporzy mi jakoś szczególnie zwolenników, ale wydaje mi się, że w wypadku tego ostatniego tomu bardzo wyraźnie zwyciężył parytet. Literatura, jakość, wszystko to zostało zmiecione z biurka jednym silnym ruchem. Facetów jest w tym tomie jak na lekarstwo. Ja nie mówię, że faceci domyślnie piszą lepiej, ale cóż, odkąd Andre Norton zaczęła brać sobie współautorki do pisania tego cyklu, to zaczęło się robić coraz gorzej. Póki robiła to sama, to jeszcze było nieźle. Faceci w tym tomie też nie popisują się jakoś za szczególnie. Natomiast wydaje mi się, że to było tak po prostu, weźmy wszystkie laski, które kiedykolwiek jarały się światem czarownic. I słuchajcie, one praktycznie wszystkie co do sztuki w zasadzie piszą w tych swoich posłowiach, ach, kiedy dzieckiem byłam, młodą dziewczyną, jarałam się światem czarownic, ach, jak jarałam się, o Boże, teraz płonę jak Hiroshima w 45 na samą myśl, że moje opowiadanie. I ten zbiór to jest taka kolekcja takich okropnych fanfików, takich nieporadnych, wstrętnych fanfików, w większości nie trzymających się w ogóle kanonu. Większość z tego odbywa się gdzieś prawdopodobnie w krainie dolin, należy sądzić, bo tam tak naprawdę można napisać, albo w tej dolinie daleko w górach, z dala od ludziów było inaczej. Słuchajcie, to jest złe. Wiecie, gdyby przyszło wam kiedyś czytać Świat Czarownic do głowy, różne rzeczy się dzieją, nie? Ja wydawałoby się, jestem inteligentnym, normalnym człowiekiem. Dobra, no nie rozpędzajmy się, ale nieprzesadnie umysłowo zchallenge'owanym człowiekiem. Podjąłem się takiego zadania. Gdyby przyszło wam do głowy podjąć się takiego zadania, to zróbcie przyjemność sobie. I nie tylko sobie, bo jak wy nie cierpicie, to i świat dookoła was nie cierpi. Wiecie, i nie czytajcie tych antologii. To jest straszne gówno. W większości z tych tekstów nie da się czytać. Są okropne, są nieporadne, są pokraczne, są do bólu sztampowe. Ja rozumiem, że jak coś ma 30 parę tomów, to już ile razy można na ten sam temat tłuc te same fabuły, nie? Ale jeżeli bierzemy do tego ludzi z zewnątrz, z których rzekomo część w ogóle jest, kurde, pisarkami, pisarzami, nie? Niektórych z tych nazwisk nawet da się znaleźć w sieci i potwierdzić, że faktycznie ci ludzie coś w tamtych latach robili, niektórzy być może do dzisiaj.
ale ma się wrażenie, że to tak, kiedy dziewczęciam będąc jarałam światem czarownic się lat mając 12, popełniłam taki fanfic. Andre Norton Sensei, przyjm ode mnie ten fanfic senpai, po prostu ach, jaram się. Nie, dobra, słuchajcie, nie będę się pastwił, to jest złe, nie czytajcie tego, absolutnie nie. Drżę na myśl o tym, że został mi jeszcze jeden zbiór opowiadań. Na szczęście to są tylko cztery teksty, ale niestety cztery dłuższe teksty, które zostały specjalnie wyselekcjonowane do osobnego zbioru opowiadań spośród tych antologii. Gdzieś w okolicach między drugą a trzecią, albo coś koło tego. Szkoda, że Andre Norton na tym nie poprzestała. Jak przez mgłę pamiętam tamten zbiór, czytałem go, ale wiecie, to było w drugiej połowie lat 90., czyli 20 lat temu, nie? Ja wtedy kończyłem liceum i bądźmy szczerzy, mam wrażenie, że na przykład w liceum to ja jarałbym się prozą jednego z moich kolegów po piórze, bardzo popularnego obecnie. Jarałbym się, gdyby nie to, że on poszedł do liceum akurat jak ja je skończyłem, a pisać zaczął jeszcze później. Więc to nie znaczy, że jeżeli wtedy nawet to mi się podobało i wydawało mi się, że jest fajne, że będzie teraz. W każdym razie przede mną jeszcze ten jeden zbiór. Nie mogę się do tego zabrać, jakoś nie potrafię się zmusić, ale jak sobie pomyślę, że potem zostanie mi tylko tak naprawdę jedna książka w Polsce z jakiegoś powodu podzielona na dwie części, to... Wow, zamknę quest. Ha, to będzie, kurwa, najszczęśliwszy dzień, jeśli chodzi o moją czytelniczą karierę najprawdopodobniej. No nie chcę chwalić dnia przed zachodem słońca, ale może tak być. Słuchajcie, wybaczcie, że omówienie tego tomu jest tak na dobrą sprawę zupełnie nie na temat i tak naprawdę tego tomu prawie wcale nie omawiam, ale uwierzcie mi na słowo, tam nie ma co omawiać. To jest bardzo, bardzo złe pisanie. To jest coś takiego, co wydać można tylko i wyłącznie dla hajsu. A wszyscy wiemy, że generalnie rzecz biorąc, nie powinno się wydawać rzeczy dla hajsu. Trzymajcie się.